has come. No need for invitation. Bardzo udane. Najważniejszym celem tegorocznej edycji było dla mnie zdobycie po raz trzeci pierwszego miejsca na tym znamienitym rajdzie. Udało się to. Oprócz tego chciałem się też pościgać z wieloma kolegami, których rzadko widujemy tutaj na polskich trasach. Natomiast niestety jeden uległ wypadkowi, drugi miał problemy techniczne, wypadł z rajdu. Ale ogólnie stawka była zacięta. Było bardzo dużo sprzętów, jak na bajowe klimaty. No i co, fajnie, no, najlepszy teren jaki może być w Polsce na Drawsku Pomorskim. Tu bardzo fajny ten OS, pomimo naprawdę jego super krótkiego traka. To był bardzo ciekawy, taki na pewno chyba fajny dla kibiców, dla nas też bardzo fajny. No i ogólnie no, ta atmosfera, tak jak zawsze, no, tu jest świetnie. No. Są kierowcy, najlepsi kierowcy z całego świata i to się czuje, ten taki klimat, no, oni są bardzo tacy do ludzi otwarci, zawsze można z nimi spokojnie porozmawiać i tak dalej. To jest bardzo fajnie, fajne tutaj właśnie to, co cechuje to właśnie ten rajd. I można powiedzieć, że bardzo udany rajd.